co banujemy? Nie wiem, banuj to, co ci się nieprzyjemnie gra. Ja zawsze Zeda banuję. Brat, co jest dobre w blinda? Wiktor? No Wiktor jest okej. Ari ci zbanowali, więc taki safe blind piku, może jeszcze Talię. Lux. Jak to jest twój komfort, to najlepiej no, tym grać, czym się czujesz dobrze. Lux to mój ulubiony champion w grze. Który skin jest najlepszy do Lux? Ten lubię w sumie, on jest spoko. O, jeszcze mam tego tu. Czaję, ale to musisz zrozumieć, że grasz Lux, albo grasz Elementalist, albo tą Cosmic. Te skiny są OP, tam w ogóle nie widać kul. No nie, i Kasadinem grają, mordo. To co robimy w Kasadina? Mogę pod agresję, Ignajcik i go oramy. Dobra, patrz, grasz w Kasadina, a on w ogóle gra Ignajta, to jest jakiś psychopata. No i gra Electrofuta. Musisz uważać, jakbyś chciał cię zabić po 6 levelu i zbytnie podejść, ale możesz zrobić coś, co jest bardzo fajne, grają w Kasadina, czyli zacząć z kulem. A no tak, no ja tak robię często. Popadasz, jak zaczniesz z kulem na Kasadina, to jest niezerowa szansa, że jako, że on gra w ogóle Ignite'a i Pioruna, to zagra z jakimś Dark Sealem. Wtedy jeszcze będzie miał pewnie Emery w runach czy coś takiego. Wchodzisz i go z autoataków zabijasz. Dobra, jaki masz plan na tą grę? Mówi, że tę grę nie tobie, jebany idioto! Jak chcesz zagrać pierwsze parę leveli? Ojejku, ale się teraz zestresowałam. No to chcę go ten, pykać. Ej, jakieś pod nogi, autoatak, autoatak. No głównie autoataki. Dobra, czyli chcesz go obijać, no ale wiesz. No. Jak chcesz zagrać z Wave'em, jak chcesz zagrać pod junglera? To są pytania. Boże, no nie wiem, właśnie, bo ja nie wiem, co Udyr nowy robi. Nie, to Udyr to samo, co stary praktycznie. Aha. Będziemy chyba czekać, żeby ten... Dobra, z jednej strony chciałaś poczekać, a z drugiej strony walnęłaś autoataka. No właśnie, no właśnie, i to jest ten problem. No spoko, teraz przynajmniej masz 3 creepy. No i teraz patrz, ty możesz podejść do przodu, weź Bigo z autoatakami. Pyk, i lecisz z nim do końca. Jeszcze? Jeszcze dalej możesz. Oj, jeszcze nie ma zmysłami. Jak już ty zabijałeś wszystkie te creepy, a on nie ma swoich, to możesz chodzić i go po prostu bić. Możesz wyjść nawet przed creepy. Ale były 3, które mnie biły. I dobrze pójdziesz, no i teraz podchodzisz i nie dajesz mu podejść. No i super, tylko tego creepa musisz z tyłu zaskakować. Mam go. Zajebiście. Dobra, a teraz powinnam go zwardować, jak tak jestem głęboko. No nie, dopuszczasz jeszcze tego wave'a i wtedy możesz się zwardować. Możesz pójść, zwardować mu kurczaka. No na kurczaka myślę. No nie, okej, tu gdzieś. O, okej, był tu. No i sporo, masz go dyskutowanego. On raczej Udyrem będzie robił full clear. No i zajebiście, jak on tak podchodzi, to go po prostu nawalasz z autoataków. Nawalam go. No i jak za każdym razem jak podchodzi, musisz podejść razem z nim, żeby od razu mu walać autosa. No i świetnie. Aaaa! Co? A wiesz, w którą stronę Udyr poszedł? No do góry raczej, nie? Nie wiem. Nie patrzyłam w sumie. No właśnie, nie zauważyłeś, ile miał kampów, jakie miał buffy i w którą stronę pójdzie. Nie no, widziałam! Nie, miał tylko blue i miał 12 kampów. Czyli zrobił bota całego. To bardzo szybko to zrobił. Jak tak jest, no to po prostu graj do dołu. Ej, możesz go zdejmować jak chcesz. Serio? No, ja bym podszedł i zrobił Q, autos E, jeszcze jeden autos. No i zajebiście, Stazja. O to chodzi! No jasne. Ale teraz cofnij się już. Cofnij już? A co z tymi minionami? A jakbym Kazixa mogłam poprosić, żeśmy spuszowali. Czy to się odbija teraz? Nie, odbija się do mnie. To i tak jest pod towerem, więc się odbije do ciebie, a dużo czasu byś straciła, jakbyś chciała dopuszować. I co kupujemy? To i Dark Seala bym kupił. Pink? Pink i pota. Możesz poczekać nawet chwilę. No i patrz, teraz idealnie masz wave'a tu ustawionego. Oj. I co ja właśnie teraz mam zrobić? To w idealnym momencie byłoby, jakbyś to była w stanie sfizować, więc teraz masz to pociągnąć, nie rzucę tarczę. Zbij jeszcze parę creepów, bo no teraz jest za dużo. No te 3, które są na low, możesz zabić. Aha, to teraz zintowałam teraz. No dobra, no, nadal możesz tu trzymać i go musisz uważać, żeby on ci nie wypuszczał tej z linii. Ale jak teraz podejdzie, to walisz QE i on ma lipę totalną. Dobra, no jakby to się zbansuje w jego stronę, ale to i tak nie jest złe. Jak on ci rzuca to Q, to po prostu... Kurczę, zostaw mnie tym minionem. No ile on mnie goni? No teraz ty już będziesz musiała dopuszczać. Ale jak on tak podchodzi, to nie możesz mu już tego dać. Tylko musisz uważać też z tymi autoatakami, bo te autoataki, które ty robisz, one są takie puste. Zbyt dużo obrażeń nie zadają, a tylko ciągniesz sobie creepy. Jak on w ciebie rzuca to Q, to możesz zawsze sobie wyrzucić po prostu. No dobra, trzeba troszkę rozważnie z maną grać pod tym względem. Właśnie, no. Ale jak aż tyle tankujesz, to spoko opcja. Teraz kometę i mana flow, więc... Ach, nie trafiłam w niego, jasny gminy. No i weź też pod uwagę, że masz 6 teraz po tym wave'ie. Więc możesz teraz teoretycznie rzucić E, zabić te wszystkie creepy i masz 6 i jakąś tą. Poszukać. O nie! Autoatak? O, może umrze? Umrze. Umrze? Nie, tak! Dobra, mamy to. Troszkę... Mam autoatakę po prostu zamiast ulta, co? Nie, znaczy szybciej. Generalnie... No, generalnie jakbyś też nie dała sobie tak zalinować i trochę bardziej rozważnie to zagrała. Troszkę się zagubiłaś, ale no to wiadomo, zawsze tak jest. Nie zawsze można być na bieżąco z tym, co się dzieje. Ale tak to i tak jest spoko, bo on straci teraz tej w miarę trochę tych creepów. Czy ja teraz powinnam iść na mida? Czy na przykład tu się przejść? Idź w mida, idź w mida. Tam na bocie, no...
Nie wiem, czy byś coś Zultem zrobiła od razu. Teraz ewentualnie możesz przepuszczać tego wave'a i wtedy poszukać czegoś do bota. No masz też a dwa wady jakiś? Cały czas. No właśnie. On ma szóstkę, nie? No ale teraz już jest gdzieś ten moment, że raczej to, co chcesz robić, to po prostu puszować wave'a cały czas i zacząć schodzić i już tam przestać z nim tak poddymiać. Możesz tu sobie postawić pinka w tym trinksie. No tu dam pinka, a tego zwykłego warda? Pójdź jakoś gdzieś dalej. Dobra, teraz musisz wrócić na mida, bo wave ci przyszedł. No wiem, wracam. Następnego gdzieś tam rzucisz. Możesz rzucić na środku mida też go. No żeby widzieć, czy on gdzieś schodzi. Teraz tego jeszcze nie puszuj, poczekasz, następny przyjdzie, wtedy dwa od razu spuszuj i będzie... Okay. Elegancko, będziesz miał idealny timing, żeby nie wiem, zejść, możesz gdzieś kurczaki sobie zwardować. Ale elegancko taczki farmi. Możesz teraz środek linii zwardować, tak bardziej przy tym drinksie, tym takim cypelku. Właśnie najlepiej. Tutaj powinnam, czy tu, bo... Najlepiej przy tym cypelku wardować. I tu możesz jeszcze gdzieś dalej postawić, na przykład w tym małym krzaczku tam dalej. Albo tu też jest okej. Okay. I masz teraz spoko wizję do dołu. Tu możesz w ogóle, mogłeś, nie musisz iść tak głęboko do tyłu. Możesz przejść. Generalnie... I tak jesteś w takim stanie, że jeżeli on w ciebie wejdzie i trafisz w niego full combo, to wygrasz trade'a. Dobra, co teraz? Z tym puszuję to po prostu, czy...? Tak, weź to po prostu z Oswald, tu walisz i nie ma całego. On się cofa. No i teraz elegancko podejdź i przerwij mu recalla. Możesz nawet derką rzucić. Trochę za późno, to... ale no, plan był dobry. Bo trochę... Bo to jest trochę inaczej, jak się gra solo. Jak ci rozumiem. Ktoś cały czas presja, wiesz, presja zbyt duża. Dyktuje. No wyobraź sobie, co było, jakbyś grała na scenie. No, umarłam. Flaszy, flaszy od razu. Jakoś to jest. Kazik też tam idzie, więc może możesz coś... Idź po prostu mu za plecy. Weź mu spingły, żeby się cofnął. To już jest przesada, co on robi. On już troluje. No możesz spróbować ewentualnie rzucić jakąś klatkę czy coś, żeby on uciekł, ale tak to ucieka już. Nie zabijecie go, on jest tu tanki. Problem taki, że za bardzo on strolał, to już za głęboko wszedł. Po prostu mu spingować, że się cofnął, ewentualnie rzucić tą klatkę, co rzuciłaś, a potem to od razu uciekać, bo szans tam nie mieliście. Musisz wiedzieć, agresywnie pingować. Ale właśnie, wydaje mi się, że oni i tak nie zwracają uwagi na te pingi. No i teraz jest trochę kaszana, bo on strasznie dostał z powrotem te rzeczy, które stracił przez to, że dostał wpierdol taki na początku. Na początku elegancko rozegranym, no ale to jest taki kurwa kluczowy moment, w którym przychodzi twój jungler i cię troluje. No i ma jeszcze nawet bufika, co? No, teraz to nie jest kolorowo. No ale w miarę jesteś w stanie go jakoś może wykajtować, coś podziałać. Spamuj tym, rzucę Jarkę od razu. Generalnie grasz tam Lux, to też powinieneś mieć takie założenie, że tą Jarkę możesz spamować co cooldown. Jak trafisz kół, to nieważne, czy ty ma full HP, czy zero, najlepiej po prostu walnąć Jarkę. No ma go. No on go ma. No i zajebiście. O, wypokujesz kogoś z linii, możesz też używać Jarki, żeby creepy pushować. No to tak, to wiadomo, nie? Podstawa. Wziąć jeszcze tego jednego wave'a szybko i ucieknąć. Ucieknąć? Nie wiem w sumie jak się mówi, sprawa. Pyk. Ciężko, polski ciężki, no. O! Gitar. Ojojoj, uważaj. Rzuć jakiś kół, może mu... Musisz teraz uważać z tym udyrem tylko na tyle, że on ma CC immune na tym, jak dwa razy kliknie. A oni umierają, pomóż mi! Pinguj, co się dzieje? No pingowałem całą trasę, już kurczę bałam. No dobra, ale elegancko masz teraz cofnąć i... Nie stracisz tak dużo. To nie kupuj nic, po prostu biegnij do mida i gitara siema. Dobrze, o to chodzi, spinguj, że 30 razy, że on tam idzie. Jeszcze raz pinguj. Pięknie, jakby byli ślepi. Chyba widzą. No widzą, kiedy nie się cofnęła dosyć głęboko. Spoko, moment, teraz patrz. Ja mogę spuszować? Tak. Zultem, czy...? Nie, Erki nie rzucaj jeszcze. Okay. Wydaje mi się, że nie ma co, jak masz w momencie, gdyż tak szybko puszujesz z tego E. I teraz bierz plate'a, weź sobie plate'a. Gdyby on nie cofał, tylko chodził gdzieś naokoło, moglibyście z Kha'Zixem gdzieś spróbować go wyłapać. Ojojoj, uderzysz na topie. On ma TP'ka? No. Nie, no ale to tam chyba nie jesteś w stanie nic zrobić. Po prostu weź sobie tego jeszcze jednego wave'a. Nie, to już jest ten... Mega przyjemny moment, gdzie na jedno E zabijasz. Tu się cofnij, kup po prostu Ludena. Raczej nic mu nie zrobicie, chociaż tam jest Kha'Zix. Ale nic mu raczej nie grozi w tym lesie, więc powinno być luźno, wystarczający czas. Kupić już niebieskiego? Warda? Kupuj niebieskiego. No jeszcze też z czerwonym grać, no ale to jak to woli. Pinguj od razu, może zejdź gdzieś tam w stronę dołu. Tam wygląda jakby się dużo działo, zobacz co się dzieje. On nie wie, on nie widzi, że idzie na plecy. Nie, nie, ale to jest okej, to jest okej. Jeszcze jak ty przyjdziesz, rzucisz coś. Ale może... oni będą coś tu chyba kminić jeszcze, czy nie? I spinguj, może idźcie razem w tego kasyna. Asystent sping czy coś. Dostał, ale się zdążył polecić. Cofnął się. No to odpuszczaj teraz tylko tu wave'a po prostu. Ale rozgrywka chyba będzie bardziej przegrana. No trochę wyrzuciliście tą waszą presję, którą mieliście. Też wiedzę, że wasz
No górny alejkowiec nie jest najwyższych lotów. No, no właśnie, i no to właśnie tak widzę. Ajajaj. A jakbyśmy go zabili? Ile on ma many? Tyle są same, poczekaj, jak zerkuję. O, lala, ładnie, wyrzucone. A czemu ona przyszła tu? No właśnie, to jest trochę głupota, że ona tu przyszła. Więc spingować jej 3 razy. Musisz agresywnie właśnie pingować. To jest to, że tutaj... O, jeszcze mnie pinguje, no co za debil. Wywalone, patrz co dzieje na Kaziksie. Ale on chyba jest dead, jakiś pomysł. Możesz padać, ewentualnie rzucić mu jakieś kół. Pinguj mu, w którą stronę ma uciekać. Ojejo. Ojejoj. Ja naprawdę trochę z lekkimi paralitykami tutaj grasz. To jest spoko, możecie dalej tutaj lecieć. I może coś spróbować ugrać na jakiejś klatce. Teraz ten dorzuci, ignite. Dobra. Fajnie, świetnie. Aj, tego już nie. Tu kasadyn już idzie chyba. Pinka może sobie postawię. Kasadyn to może postaw, iść może w tym stronę. Bliższym krzaku bym postawił, ale dobra. A, że tu? No, no. Aj. Uważaj na niego. Jak on jeszcze raz skoczy, to po prostu daj mu tego. Daj mu ruta i wygrasz ten trade. Zobacz, co się na bocie dzieje. Wydaje mi się, że bardziej powinnaś patrzeć do tego, co się dzieje pod tym botem. Może byś ewentualnie wyłapała jakieś killa z tego. Na ulcie. No. No. Ale trochę obsrałam się przez tego. No, chyba ciężko. No, możecie go zabić tutaj raczej. Raz, dwa. Jedno kół. Okay. No i zajebiście. Macie shutdown spory. Mam dużo dobrze kasy, wyszło. Ale... Nie, tutaj, ale tutaj raczej nie chcesz cofnąć. Zostać, no. Masz elegancko. On nie ma na tym kasadinie. Nie musisz się niczego bać. On ci nic nie zrobi. Nawet nie ma many na erkę. I jeszcze ma stacki up. Jeszcze jednego możesz spuszować no, no. Na luzaku. Nic ci tu nie grozi. I botlane też prawdopodobnie teraz do mida przyjdzie. O, dobra, cofam. I gitara siema, cofnij. Kup sobie pałkę, kup sobie buta. But i co my kupujemy? Horizon Focus czy... Nie, nie, kup Shadow Flame'a. Się tą pałkę czyli dużo. To. Ewentualnie no, możesz Rabadona też pójść. Rabadon wydaje się spoko. Tego, kula już. No ale nie masz po co. No Rabadon w sumie. Póki nie masz po co sprzedawać, to nie ma problemu. Tutaj możesz jak najbardziej kupać Shadow Flame'a, bo nie ma MR-ów żadnych w enemy teamie. Więc jako tako to... No właśnie, to jest teraz oddać. To jest teraz to, że no, Lux to bardziej na midzie chcesz grać, nie? No tak, tak. Powinnaś spingować, no. Żeby tutaj brać, ale... Możecie gdzieś włapać tego Kasselina tutaj. Dawaj, pinguj agresywnie, podejść do przodu. Nie bój się, bardzo, bardzo się boisz na tej Lux. No bo kurczę, no bo jednak jak gram, wiesz, coaching, no to się boję jeszcze bardziej, nie? No ale to, co się... o to chodzi, żebyś się nie bała, musisz się wyzbyć strachu. Zmiana w mindsetie, wiesz, agresywnie. Grasz tą Lux, jest taka sytuacja, no to co musisz robić, no to szukać jakiś wow, ale mnie bije! No ma cały spory zasięg. Może tutaj poszukaj na tej Janie jakiegoś kół niewidzialnego. Nie musiałam. No i fire run. Troszkę używać. Obrażenia ucik, zbyt no. Źle wyliczone. Ale dalej możecie tutaj jakby to powoli hejtować do przodu. Hejtować do przodu, bo w sumie nie da się aż tak mówić. To jest właśnie głupie, że teraz stajecie w czwórkę na midzie. Właśnie, no i... Będę spingować im, żeby stąd poszli. To jest pytanie, po co tu recallujesz? Nie wiem właśnie w sumie. Sprzedaj potkę i kup tego alternatora. To? Sprzedać to? No. No musisz szybciej myśleć i szybciej robić zakupy, bo... No bo ty, wiesz, to nie jest takie hopsiu, jak ktoś ci gada nad głową i wiesz, ja czekam w sumie... Aha, czyli wszystko to moja wina, tak? Masz... Nie, ale to jest coś takiego, bo tak samo jak z Arturem miałam, że ja trochę... wyłączyłam trochę te myślenie swoje, wiesz? Że, wiesz, czekam aż... bo ty powiesz. To jest ten problem. Nie wiem, czy to tylko ja mam tak, jak się robi takie. Tutaj wyżej coś złego zrobisz. Z ręki. Nie wiem, ale później będzie, że... Zobacz, co się dzieje na Kaziksie. Zobacz, co Kaziks robi. Tutaj... O, może właśnie czegoś szukać. Z niewidzialności. Tak. Właśnie to, grając w Lux, jest najważniejsze, żebyś stała z jakichś krzaków. No. Teraz musisz akurat uciekać. Trochę przesada. Ale on biega szybko, on jest wielki. Grając Lux, czerwony trinket jest też spoko, bo zawsze wiesz, czy jesteś na wardzie, czy nie. A raczej chcesz tak grać, żebyś stała kół z jakiegoś tego. Jakiegoś Fog of War, żeby nie wiedzieli, co się dzieje. Idź rzuć jakąś losową merkę, może spróbujesz ukraść. No, może się uda. Miesz palić w ogóle całe combo rzuci. Ty on wie, czy on nie wie, coś chyba tutaj śmierdzi. Dawaj, rzucaj. Aj. Close. Warto było spróbować, bo i tak w tym czasie jakbyś się cofnęła do bazy, to nic z tego byś nie zyskała. Bo na topa nie wyjdziesz, na bota nie. Idź teraz w topa. Topa? Tam jest, no tam jest spoko wave do zgarnięcia, a nikt tam nie jest. Dobra, spinguję, że ja idę. Spinguj Garenowi, żeby... Zabili. Okay, możecie jak najbardziej tą grę wygrać. To jest ten. To jest luźne do wygrania. Spinguj, że tam jest gdzieś Kasadin. Właśnie teraz jest najgorsze, bo ty nie możesz zejść teraz w tą stronę lasu. Oni na szorach chcą robić. Musisz wiedzieć, co oni robią. Zobacz, co oni tam klikają. Wiesz, czekujesz teraz Kasadina. Dobra, jest Kasadin. Możesz wyjść. Zobacz, co oni tam robią, jak wygląda sytuacja. Super fajnie. Ojej, oni dalej chcą. Nie, to już jest przesada. Spinguj im, żeby się cofnęli. I może coś tu włapiesz. O!
Rajpod to? Nie widzicie jak sobie. Dostał, ale... Trafiłaś, mogę rzucić full combo za tym. Tutaj patrz, a my bazy traciły. Mogę się tam przejść. Mogłam, no bałam się trochę, wiesz? O, musisz się wyzbyć strachu, dobra. Ojojoj. Ja mnie chyba zabiję. Powinno się omieć, czy nie? Zobacz, co tam się dzieje cały czas. Może jakąś arkę rzucisz? Ukradniesz killa? Nie, kurczę, za późno. Jest to patrzenie. No, map control. To jest coś, co tutaj leży. O! O, biegnij. Pewnie mają, ale... Może Jana, nie wiem, wiesz, więc kawie. Dobra, jest okej. Okay. Możecie to próbować nawet przejąć. Dobra, nie, już za późno. Ale dobra, super. Teraz... Jest pod kątem, to elegancką mężerkę wytrucić. No i spoko. Nice try. O! Ojojoj! Kajtujcie, kajtujcie powoli. Okej? Okay. Nie. Super, rzucić stelem i biega! Jest okej, okay, jest okej. Tylko musicie uważać na to, że macie na bocie dużego wave'a, ale to jest do... nie ma problemu. On go wbiegnie i go zabijąc, ale na tym uderzy. Ale on zbiega, okej. Okay. Mida może weźmie po prostu. Na szalanie ona... zróbcie, no ale weźcie no. Ten, weźcie to. Bot się puszuje, no ale ty Kazik tam obroni, tam się nic nie powinno z tym stać. Trzeba... nie, jednego. Rzuć jakieś E, my rzucić nawet R-kę, żeby wave'a spuszować. No i spoko. Weź się cofnij, kup se item. Musisz uważać też, żeby na szora nie zrobili. No ale no to i tak już raczej musisz cofnąć. O i co następne? No chyba z Rabadon, co? Ja bym Rabadona poszedł też, no. Więc kup Pink Warda i wracaj. Zobacz, co się dzieje na górze. Rezistów nie mają na razie. Nie, Mera w ogóle nie potrzebujesz. Czy nie, że tylko... oni? No, w sensie, w ten sposób penetracji. Dobra, on troluje tym Kasadinem. No i super. Zajebiście. Zobacz, czy na szora nie robią. Mogą robić na szora. Mogą właśnie. Pinguj tam, dobra. Zajebiście, sprawdziliście to. I teraz powoli wchodźcie tam. Tylko Kazixa tu nie ma, wiesz? Jakoś... No to jest okej. Okay. Dopóki nie robią na szora, to wiecie, że jest... Teraz po prostu ich kajtuj. No tego by trzeba zabić. Tylko teraz pytanie, czy... Teraz nie wiem, czy na szora nie stracicie, a... Ciężko ci to space checkować tutaj. Chciałabyś spingować 5 razy, żeby ktoś przyszli. To już jest prawdopodobnie gon, jeżeli oni to zrobili. Zrobili. Tutaj macie trochę nieskoordynowane ruchy na mapie, ale to ciężko zrobić w momencie, gdy właśnie gracie solo kolejkę. Kupuj power. Chociaż wydaje mi się, że nawet możesz Medjaya kupić. Kup Medjaya w tym momencie. Nie. Czemu Medjay tu jest okej? No musisz pomyśleć, patrz. Jeżeli umrzesz, to prawdopodobnie i tak przegracie grę i, no i nic z tego nie zrobicie. Ale jeżeli chcecie ją wygrać, no to musicie wyłapać jakieś kile, więc tego Medjaya wystakujesz raczej na spokojnie. Ja ci daję w tym momencie większy potencjał na comeback. Próbuj tu gdzieś stać i może rzucaj jakieś losowe ku. Jak ty kamerę trzymasz? No, przestań! Barda musi się zniszczyć. No. Jest Barda pod nogami. Zobacz, co się dzieje na bocie. W pizdę, już mi się nie chce. Już się nie da grać. Oj, pani Stazjo. Chcemy, a baza nam skończy. Musicie razem się eskortować. Ale no jesteście w takiej tragicznej pozycji. To, co się odegrało na tym breaku, ale... to spróbuj coś rzucić w tego udyra. No kurczę, ale ja się gubię, już się zgubiłam. O. Zostaw mnie tą dżalną, szmato. Raczej macie wygrane już. No, chyba będzie GG. I tu jest największy twój problem, że nie wiesz, co chcesz zrobić. Rzuciłeś tego jednego autoataka, po czym wiedziałeś, że nie wiem, że jednak nie rzucasz autoataków. Jak już chcesz, to możesz trochę mocniej poautoatakować. Tu i tak spoko wyszło, no ale zobacz, w momencie, gdy ty masz wszystkie te trzy creepy przepuszowane, możesz jeszcze wcześniej walnąć autoatak w tego creepa, żeby go szybciej zabić. I od razu, jak on tak podchodzi, to on tu powinien dostać co najmniej z trzy autoataki i nie mieć pół HP. Rozumiesz, jak on tu podszedł, w tym miejscu tu, gdzie stoi, to ty mogłabyś już stać tutaj. I po prostu go gonić tu. On idzie w tą stronę, ty idziesz w tą stronę i walisz w międzyczasie z trzy autosy. Nie po to grasz tego kula, żeby stać z tyłu i nic nie robić. No właśnie. To byś mogła jeszcze jednego autoataka więcej walnąć, jakby się stała bardziej do przodu. No i znowu on podchodzi, cyk. Teraz jakby stał od razu bliżej, to jeszcze jeden autoatak mógłby tu wlecieć. No tu wiadomo, spoko plan. Crash na drugim wave'ie, tak zwane książkowe zagranie. Gdzie jeszcze więcej creepów trafiała, to by w ogóle było super, no ale to wiadomo. No i okej, no i to jest ten moment, w którym on ma tak dużo creepów pod towerem, że mu ciężko je tu robić, więc wszystko co powinien robić, no to obijać go, autoatak, kół i tak dalej. To akurat spoko. No i swoją drogą, jak zobaczyłeś tego udyra, to mogłeś strzał spingować, że on tam jest i w którą stronę będzie szedł, żeby wszyscy w drużynie wiedzieli, o co chodzi. Okej, no to spoko, ten Kasein strasznie troluje. To akurat mega fresh wyszło, już potem bardziej trochę zaczęłaś agresywnie grać i więcej tych autoataków sadzać. Tu elegancko ten dive wyszedł, prawda? To był trochę się ten... Mogłaś, nie musiałaś flashować, mogłaś być na luzaku wyszła, ale
sam zamysł był spoko. No i teraz czemu tutaj nie chcemy dopuszczać tego wave'a? Żeby dopuszczać tego wave'a, być zajęło ci to jeszcze, nie wiem, z 10 pewnie sekund. W tym momencie może ci przyjść udry z góry, stąd jakoś. Może Kasadin przyjdzie o wiele szybciej. Ty zrecolujesz, Kasadin już będzie ci puszczał wave'a, a tak to elegancko zrecolujesz i będziesz może z 5 sekund za Kasadinem. Temu na początku spoko, Darkseal super item na solo kolejce. Widzisz, że masz teraz idealny wave spot. Jest super. Wiadomo, to co powinna się od razu zrobić, no to idealnie było, jeżeli mogłabyś tego wave'a tutaj trzymać. No ale to jest bardzo dużo creepów, więc musiałabyś trochę wcześniej przyjść i od razu je tutaj osłabić. Tu mogłeś od razu wolnąć to E, żeby to spuszczał, żeby te creepy tutaj zczyścić. No ale odwaliłeś trochę kaszane, bo zobacz, że tu walnąłeś mu autoatak i ten autoatak to jest taki pusty autoatak. On jakby nic nie robi, no zadasz mu ile? 53 obrażenia, ale za to, że to walnęłaś, nie dość, że masz agro teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć creepów, wystrzela, więc jeszcze przegrasz tego trade'a, dostałeś, nie wiem, zobacz, ile to dostałeś. No dostałem kolejne z, mocno jakieś 80 obrażeń, to jeszcze pociągnęłaś te creepy pod tower. No, tak, kaszana z mojej strony. Więc te creepy jeszcze ci podeszły pod tower i nie byłeś w stanie tego sfrizować. To jest jakieś parę losowych kół, no ale to wiadomo. Nie zawsze można trafić. No znowu, zobacz, wymieniasz się kół za autoatak. To jest w ogóle nie warf w tym momencie. Tradeować autoatakami się możesz na pierwszych poziomach, pierwsze trzy czy coś. Natomiast jak zrobisz kół za autoatak, to zbyt dużo ci nie daje. Zwłaszcza, że ciągniesz tyle creepów za sobą. Bo zawsze jak dostajesz to kół, możesz wejść w jakiś taki trade, że nie wiem, ty walniesz dwa autoataki, on walnie ci kół, no ale wszystko sobie stankujesz na W. Grasz w takich matchupach, możesz agresywnie podejść i walić z autoataków, no ale musisz zarzucić W i wtedy na to W przytankujesz całe te obrażenia. Bo tak dostajesz kół za kół i nie masz tu praktycznie w ogóle HP. Więc przez to tak troszkę niefajnie to wyszło. No tak, robić po streamie. Szkoda, że to nie trafiło, bo no, wtedy byś miała o wiele prościej. Duża szkoda. Ale też musisz patrzeć jakby na sytuację z levelem. Wiesz, że ty masz szóstkę zaraz, więc właśnie powinnaś grać wokół tego. Spoko było, że tutaj to zaczęłaś robić, bo ci powiedziałem. No ale trochę dałeś się tu zrobić na zakazane combo na Kasadynie. Ale to działa tylko dlatego, że on gra Ignite'a, Flasha i Piorun. Jeszcze kupił jeden pierścień i drugi. No ale to głównie wyszło przez to, że się tak dałeś wypułkować. Przestał te ataki parę tam. Rzuciłeś losowo zamiast kół. Po szóstym levelu to już jest taki matchup, że musisz trochę uważać na jakieś takie zagrywki. Tutaj nie wiem, czemu poszłaś do bota. Mogłeś bardziej jeszcze pójść, postawić tego Warda do góry, bo to jest taki idealny timing. No ale to jest już ten moment, że wydaje mi się, że właśnie tak powinnaś grać wave'a, że tak jak tutaj robisz, że po prostu pushujesz to. Jak on podejdzie, może wyszukasz jakieś E, żeby go spłukować Q. Jak trafisz jakiekolwiek Q, to od razu walisz R-kę, byle żeby zbić mu jakkolwiek HP-ki. No. Bo i tak raczej go ty już nie zabijesz, jeżeli on będzie grał jak człowiek. Ciężko trafić kół, bo on powinien zdodżować każde. Ewentualnie jak w ciebie wejdzie, ty rzucasz od razu w niego kół, jakby chciał coś agresywniej podegrać. Tu spoko moment, żeby to dopuszować. Dopuszować, zwardować środek mida i gdzieś tam grać wokół tego, co się dzieje na mapie. Jakby tu mogłeś też dwa autoataki szybciej dać. No i tutaj lepiej warnąć Warda w tym cypelku. Może tam, okej, no. No bo jakby tak myślałam, to, że to, ale to, że ci... tak zwardowałam i oczywiście jakiś znawca na czacie, że o, że tam ktoś tam w proplayu, oni na środek linii dają i coś tam, no i oczywiście znawcy zaczęli się odzywać, że na środek lepiej i się zagubiłam. Nie, to zależy, w którym momencie gry stawiasz tego Warda. Stawiasz Warda, to tu nie możesz postawić Warda, bo tu tower wykryje. Więc jeżeli stawiasz Warda tutaj, tak o, to widzisz może część tego, ale w ogóle nie widzisz tego tutaj. Jakbyś grała na jakiegoś Zaka, cokolwiek, no to stąd ci wybiegnie, no i widzisz go dopiero jak będzie gdzieś tu. Więc ten Wart jakby nie daje ci aż tyle dużo. No bo to, że zobaczysz tutaj część więcej tego, nie ma znaczenia. No ten jest chyba bardziej, żeby widzieć, gdzie bo raczej, ewentualnie co ci da, no to, że ty tutaj mógłby przejść. No byś go zobaczyła może ewentualnie. Ale jak teraz postawisz tego Warda tutaj, w tym miejscu, to widzisz wszystko, jakby tak, ktoś chciał ci przyjść z tej strony. Z tej strony od góry, jakby do ciebie chciał przyjść. W momencie, gdy przyjdzie ci stąd, to też będziesz widzieć. Tu i tak widzisz, póki ktoś nie przychodzi tędy, to tak wszystko zobaczysz. Jak ktoś będzie chciał zejść z mida, to zobaczysz, czy pójdzie w tą stronę, czy w tą, czy w tą. Więc masz po prostu to, że widzisz, jak ktoś ci przyjdzie z tej strony. A to jest raczej, jeżeli ktoś przychodzi, no to raczej przychodzi z tej strony i tutaj schodzi, no bo z tej jest strasznie głęboko i to jest ciężej z tej strony przyjść. Dlatego wolisz tego Warda postawić tutaj, niż na samym środku. Wiadomo, potem, jeżeli ten tower by, jeżeli już jest późna faza gry, ten tower nie żyje, no to najlepiej postawić tu sobie Warda. W tym miejscu i wszystko widzisz. No mogłabyś od razu podejść, że mu to nawet z autoataku przerwać czy coś. Jakieś kół. Ta R-ka to już tak za późno, no ale i tak plan był spoko. No bo jeżeli przerwiesz mu recola, no to fajnie, bo on musi zostać na linii. Prawdopodobnie teraz mu chce kupić jakieś spoko itemy. No i też ma idealny timing, bo cofa na kanonie. Troszkę za głęboko. Zrespektowałeś strasznie timing tego, jak ten Kasadin przychodzi, kiedy on przyjdzie.
Tak. Nie przeliczyłaś tego w głowie. Dobra, tutaj twój jungler jest trollem. To już nic nie możesz zrobić. Możesz spingować 5 razy. I tylko tyle, żeby... Jak rzuciłeś już to Q, to powinieneś od razu się cofać. Q, E i cofasz do tyłu. Nie musisz walić jakiś autoataku. Musisz pamiętać, że jednak... Myślałam, że jest szansa jakaś. Autoatak spoko, no ale bez przesady. Jak raczej nie chcesz autoatakować na Lux aż tyle. Mhm. Bo wolisz stać z tyłu, mieć tam, nie wiem, 30 damage'a mniej, czy tam 100, przez to, że nie sprokowałeś tej pasywki. Ale żeby po prostu być w bezpiecznym miejscu. Wydaje mi się, że... Nie opłaca się aż tak rzucać losowo tego Q, tego Kasadina. Bardziej po prostu poczekać na moment, aż on nie ma Rift Walka. Zwłaszcza, że jesteście na full HP. Tak jak teraz tutaj go wyłapałaś, elegancko. No i od razu R-ka. Od razu R-kować go w każdym momencie, jak się da. Jak on dostanie jakiegokolwiek CC-ka, rzucasz R-kę, żeby go przepołkować. To wiele ciężej mu się gra. Dobra, tu jest jakiś spoko roaming, łeb do przepuszczowania. Tu jeszcze jednego możesz wziąć, ale tylko dlatego, że on nie gra teleporta i się za 10 sekund respi. Gdyby grał teleporta, może lepiej od razu byłoby cofnąć. Ale okej, okay, jest jakiś recall. 10 no, razy spingowane na Kasadina. Jak pingujesz, no to nie wiem, nie widzą mi tak. Jak dobrze spingujesz, to przeżyłam. Zawsze zobaczy. No i okej, okay. Tu elegancko plate wzięty. Masz nawet więcej autoataków tu walnąć, bo i tak w tym czasie. Teraz po co zeszłaś, to cofnęłaś się, jesteś w takim momencie, że po prostu stoisz i kręcisz bez celu. Tu w ogóle jakieś dziwne rzeczy dzieją, no ale póki ty możesz stać na midzie i sobie wave kidować wave za wave'em. No to jest spoko i tak się fajnie gra na Lux. Ewentualnie coś jeszcze możesz zrobić, no to mieć jakiegoś pinka, postawić sobie go w krzaku i po prostu stać na przykład w tym krzaku górnym albo dolnym, stać wardę na środku i próbować kogoś wyłapać na jakieś losowe no kół. Tak, tak, combo jakieś czy coś, okej. Okay. Shadow Flaming tutaj albo Rabadon idealny, bo oni w ogóle nie mają MMR-a. A właśnie, też... bo widz się wcześniej pytał, że czemu Shadow Flame, bo jak właśnie oni MMR-a nie mają. No właśnie, Shadow Flame jest dobry, jak nie mają MMR-a. Jeżeli mają więcej MMR-a, to też jest tak średnio. Jeżeli masz Shadow Flame'a, Ludena i buty, to będziesz miał tak plus minus 50 Magic Pena, czyli tyle ile ktoś ma MR-a, jeżeli nic nie kupił. Mm-hmm. Będziesz mógł być trudny. Jeżeli na przykład miałby 150, to lepiej Voida kupić niż 20 flat penetracji z Shadow Flame'a. No to jest okej, okay. Możesz rzucić jakieś Q, ale nie trafione, no to teraz rzucasz E i nie podchodzisz w ogóle. Zaraz będzie takie, że o. O tak, tak. Trzeba się włapać, 4 autoataki. No, stałam na łeb. No i to jest spoko, że właśnie się chowasz w tym miejscu, możesz się tutaj stanąć. No R-ka niepotrzebnie, no ale wyłapanie i sama próba rozegrania jak najbardziej fajna. To jest bardzo głupie, że sobie w czwórkę na midzie, powinnaś spingować temu Garenowi, żeby sobie poszedł i zaczął bronić bota. Wziął ten bot tower. A myślisz, że posłuchał? No nie wiem. Musisz go jakoś przekonać do swojej racji. I są. Tutaj też bardziej powinnaś wiedzieć, patrzeć co się dzieje, czy ten Kha'Zix wyprawia, czy może trzeba podejść, czy nie. Patrz, tu bez sensu się z nim bijesz na autoataki. To jest totalnie głupie, co zrobisz. Będziesz grać tą Lux w tym momencie tak, rzucasz Q i się cofasz. Nie podchodzisz w ogóle na zasięg jakiegokolwiek AD carry, żeby mógł ciebie zautatakować. Kogmawa! Jakby, nie ważne, czy to jest Kogmaw, Caitlyn, Vayne, czy cokolwiek. No tak, tak, ale... Po prostu, jak tu już jesteś... Łeb paruje. Tu już powinnam rzucić w niego wcześniej, ku. No, rzucasz E, walnałeś ten jeden autoatak może, no i od razu cofasz się w tą stronę. Spoko, jakby zgarnięty wave z side'a. Oni w ogóle zaczęli coś strasznie intować, więc mieliście spoko. No nie wiem, czemu wyszłaś z tego krzaka, mogłeś tu po prostu stać w tym krzaku, jak on podejdzie rzucić ku. Nie wiadomo, czy to jest zwardowane, czy nie. Jeżeli jest zwardowane, to by po prostu zdodżował. Jeżeli nie, to byś faktycznie go zabiła. Może by coś z tego wyszło. A tak to ani go nie zabiliście, ani teraz nie zgarnęliście żadnych wave'ów. Typ się na bocie wywalił. O tutaj, tu mówiłeś, że mogłabym tu przejść? No, mogę wydaje mi się, że powinnaś... Nie wiem czemu, z Q nie zaczęłaś. A że w niego. Po prostu stoisz tu przy tej ścianie, rzucasz jakiś Q, może go włapiesz, wtedy full combat nie żyje. No racja, tylko... No i generalnie tu mogę się od razu... ulta, mogłam od razu, rzucać R-kę, no bo jeżeli ktoś idzie... To jest to, że R-ki się nie da trafić, jeżeli jest ktoś na środku, ale jeżeli stoi przy ścianie, no to praktycznie zawsze jesteś w stanie to trafić. No, no ale tak czy siak to jest spoko fight, bo wchodzicie, kajtujecie, tu rzucasz kłę i cofasz się, kłę, cofasz. Nie, mi strasznie jakby kamery po tym mówisz. To jest spoko, mogłabyś od razu rzucić E i R-kę, żeby tego tak skoordynować, przełać, bo tak to losowo. Tak to, no... Bo tutaj plan jest taki, że i tak musicie zejść do bota, i tak masz R-kę za 30 sekund, więc jeżeli przepuszczasz im tego wave'a, no to oni nie będą mogli was wypuszczać do mida, nie będą mieli prio, więc będziecie mogli o wiele prościej przejść przez mida, kontestować w razie czego na shore, jakby tutaj robili, bo oni w tym momencie mogli pójść na shore'a, w ogóle też na farcie, że przeżyłaś. Nie, no to było wszystko obliczone, mordeczko. No i dobra, no i to już gra się przegrała. No to już koniec, no, to już koniec. To już koniec. Małe ogłoszenie. Jako, że są wardsy na moim serwerze Discord, jest Liga Typerów, więc w fajny, przejrzysty sposób możecie sobie zagłosować. No i do wygrania jest 5 stówek. Zapraszam, link w opisie.